Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <laughs> papam Powszechność grzechu w dziejach człowieka Jego dziedziczny charakter Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 17 września 1986 roku. Człowiek stworzony przez Boga w stanie sprawiedliwości, za poduszczeniem złego, już na początku historii nadużył swej wolności, przeciwstawiając się Bogu i pragnąc osiągnąć cel swój poza nim. W takich słowach Sobór Watykański II wyraża to, co było tematem poprzedniej katechezy, czyli analizę pierwszego grzechu w dziejach ludzkości, wedle Księgi Rodzaju. Mowa tu o grzechu pierwszych rodziców. Wiąże się on jednak z sytuacją grzechu, która obejmuje całą ludzkość i nosi nazwę grzechu pierworodnego. Co oznacza ta nazwa? Mówiąc prawdę, ani razu nie występuje ona w Piśmie Świętym. Pismo Święte natomiast, w ślad za opisem grzechu pierwszych rodziców, opisuje w dalszych rozdziałach Księgi Rodzaju, jak też w dalszych księgach Biblii, prawdziwą inwazję grzechu, który zalewa świat jako następstwo grzechu Adama, doprowadzając do powszechnego zepsucia ludzkości. Tak więc już w Księdze Rodzaju, rozdział 4, czytamy o bratobójstwie dokonanym przez Kaina na młodszym od niego synu Adama i Ewy, Ablu. Już w Księdze Rodzaju rozdział szósty mowa o powszechnym zepsuciu grzechowym. Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na Ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe. Z kolei zaś Bóg widział, że Ziemia jest skażona, że wszyscy ludzie postępują na Ziemi niegodziwie. Księga Rodzaju nie waha się w tym kontekście powiedzieć nawet: Bóg żałował, że stworzył ludzi na Ziemi i zasmucił się. Wedle tej samej Księgi Rodzaju następstwem owego powszechnego zepsucia przez grzech jest potop za czasów Noego. W Księdze Rodzaju wspomniana jest również budowa wieży Babel, która stała się, wbrew zamierzeniom budujących, okazją do rozproszenia ludzi oraz pomieszania języków. Oznacza to, że żaden zewnętrzny znak ani konwencja czysto doczesna nie wystarcza do zrealizowania jedności pomiędzy ludźmi. Jeśli brakuje zakorzenienia się w Bogu. W związku z tym trzeba zauważyć, że w ciągu dziejów człowieka grzech przejawia się nie tylko jako wyraźne działanie przeciw Bogu. Nieraz jest to działanie bez Boga, tak jakby Bóg nie istniał. Jest to przekonanie, że można go ignorować, że można się bez niego obejść, hołdując jedynie mocy człowieka, która w ludzkim mniemaniu jest nieograniczona. W tym sensie wieża Babel stanowić może ostrzeżenie dla współczesnych ludzi. Również dlatego przypomniałem o niej w adhortacji apostolskiej Reconciliatio et Penitentia. Świadectwo powszechnej grzeszności ludzi, tak wyraziste już w Księdze Rodzaju, na różne sposoby daje o sobie znać w wielu miejscach Biblii. Grzech idzie zawsze w parze z odwróceniem się człowieka od Boga. Szczególnie wymowne są na ten temat słowa świętego Pawła w liście do Rzymian, a ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę, na nic niezdatnego rozumu, także czynili to, co się nie godzi. Pełni są też wszelakiej nieprawości, przewrotności, chciwości, niegodziwości. Oddani zazdrości, zabójstwu, waśniom, podstępowi, złośliwości. Potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, w tym co złe, pomysłowi, rodzicom nieposłuszni, bezrozumni, niestali, bez serca, bez litości. Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu zamiast służyć stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezzecnych namiętności. Mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem rządzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie. Oni to, mimo że dobrze znają wyrok Boży, Iż ci, którzy się takich czynów dopuszczają, winni są śmierci. Nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy to czynią. Można powiedzieć, jest to dosadny opis sytuacji grzechu w czasach, w których narodził się Kościół, w czasach, w których święty Paweł pisał i działał razem z innymi apostołami. W świecie tym nie brakowało z pewnością cennych wartości, były one jednak bardzo często skażone przez wielorakie oddziaływanie grzechu. Chrześcijaństwo odważnie i stanowczo stawiło czoło tej sytuacji, skłaniając swoich zwolenników do radykalnej, płynącej z nawrócenia serca przemiany obyczajów, która znamiennym piętnem naznaczyła tworzące się i rozwijające pod jej wpływem kultury i społeczności. Dziedzictwo to żyje do dnia dzisiejszego w szerokich kręgach społeczeństw, zwłaszcza pośród niektórych narodów. Jest rzeczą znamienną, że w czasach w których dziś żyjemy, można znaleźć opis podobny do opisu świętego Pawła z listu do Rzymian w Konstytucji Gaudium et Spes Soboru Watykańskiego II. Wszystko, co godzi w samo życie jak wszelkiego rodzaju zabójstwa, ludobójstwa, spędzanie płodu, eutanazja i dobrowolne samobójstwo wszystko, cokolwiek narusza całość osoby ludzkiej jak okaleczenia, tortury zadawane ciału i duszy. Wysiłki w kierunku przemusu psychicznego, wszystko co ubliża godności ludzkiej, jak nieludzkie warunki życia, arbitralne aresztowania, deportacje, niewolnictwo, prostytucja, handel kobietami i młodzieżą, a także nieludzkie warunki pracy, w których traktuje się pracowników jak zwykłe narzędzia zysku, a nie jak wolne, odpowiedzialne osoby. Wszystkie te i tym podobne sprawy i praktyki są czymś haniebnym zakażając cywilizację ludzką bardziej hańbią tych, którzy się ich dopuszczają, niż tych, którzy doznają krzywdy i są najbardziej sprzeczne z czcią należną Stwórcy. Nie czas po temu, by przeprowadzać tutaj analizę historyczną lub czynić statystyczne porównania w celu wykazania, w jak dużym stopniu tekst soborowy pośród wielu innych oskarżycielskich wypowiedzi nie tylko pasterzy Kościoła, ale również uczonych oraz ekspertów katolickich i niekatolickich, opisuje sytuację grzechu we współczesnym świecie. Jest jednak pewne, że pomijając rozmiary tych zjawisk, już sama ich obecność jest bolesnym potwierdzeniem owego skażenia natury ludzkiej, o której mówi Biblia, a także magisterium Kościoła, o czym przekonamy się podczas następnej katechezy. W tej chwili poprzestaniemy na stwierdzeniu dwóch rzeczy. Po pierwsze, Objawienie Boże i będące jego autentyczną interpretacją magisterium Kościoła niezmiennie i systematycznie mówią o powszechności grzechu w dziejach człowieka. Po drugie, ta powtarzająca się z pokolenia na pokolenie sytuacja grzechowa, dostrzegalna od zewnątrz w dziejach człowieka ze względu na groźne zjawiska patologii etycznej występujące w życiu osobistym i społecznym, jest łatwiej rozpoznawalna i wywołuje większe wrażenie wtedy, gdy zwraca się do wnętrza człowieka. Tenże sam dokument Soboru Watykańskiego II mówi w innym miejscu. To, co wiemy dzięki Bożemu objawieniu, zgodne jest z doświadczeniem. Człowiek bowiem, wglądając w swoje serce, dostrzega, że jest skłonny także do złego i pogrążony w wielorakim złu, które nie może pochodzić od dobrego Stwórcy. Wzbraniając się często uznać Boga za swój początek, burzy należyty stosunek do swego celu ostatecznego, a także całe swoje uporządkowane nastawienie, czy to w stosunku do siebie samego, czy do innych ludzi i wszystkich rzeczy stworzonych. Ta wypowiedź współczesnego magisterium zawiera w sobie nie tylko to, co wyłania się z doświadczenia historycznego i duchowego, ale przede wszystkim wierne odzwierciedlenie nauki która powtarza się w wielu księgach Biblii, poczynając od tego opisu z Księgi Rodzaju, rozdział 3, który uprzednio poddaliśmy analizie jako świadectwo pierwszego grzechu w dziejach człowieka na ziemi. Przypomnijmy tu jedynie pełne bólu pytanie Hioba. Czyż u Boga człowiek jest niewinny? Czy u Stwórcy Śmiertelnik jest czysty? Któż czystym uczyni skalane? Czyż mógłby człowiek żyć święcie? lub sen człowieczy bez zmazy? Analogiczne pytanie pochodzi z Księgi Przysłów. Kto powie, ustrzegłem czystości serca, wolny jestem od grzechu? W psalmach odzywa się takie samo wołanie. Nie pozywaj, Panie, na sąd swojego sługi, bo nikt żyjący nie jest sprawiedliwy przed Tobą. Od łona matki występni zeszli na bezdroża. Od urodzenia zbłądzili głosiciele kłamstwa. Oto zrodzony jestem w przewinieniu, i w grzechu poczęła mnie matka. Te wszystkie teksty wykazują ciągłość myśli w Starym Testamencie i poniekąd nakreślają trudny problem zaistnienia powszechnego stanu grzechu. Tak więc, Pismo Święte każe szukać korzeni grzechu w ludzkim wnętrzu, w sumieniu i w sercu człowieka. Równocześnie zaś widzi grzech jako złodziedziczne. Myśl tę zdaje się wyrażać Psalm 51 według którego człowiek poczęty w grzechu woła do Boga Stwórz o Boże we mnie serce czyste Zarówno powszechność grzechu jak i jego charakter dziedziczny poniekąd wrodzony jest przedmiotem stale się powtarzających wypowiedzi Pisma Świętego Tak więc w Psalmie 14 czytamy Wszyscy razem zbłądzili stali się nikczemni Nie ma takiego co dobrze czyni nie ma ani jednego w tym kontekście trzeba też rozumieć to, co Chrystus mówi o zatwardziałości serc. U świętego Pawła owa zatwardziałość serca ujawni się bardziej jeszcze jako słabość moralna, więcej, jako pewnego rodzaju niezdolność do czynienia dobrze. Oto jego słowa. Ja jestem cielesny, zaprzedany w niewolę grzechu. Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę. Łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. Gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. Niejednokrotnie już zwracano uwagę na analogię, jaka zachodzi pomiędzy tymi słowami świętego Pawła a słowami rzymskiego poety, a więc Poganina. Video Meliora probokwe deteriora sekfor. W obydwu wypadkach, a także w wielu innych tekstach z dziedziny duchowości. I z literatury powszechnej można dostrzec jeden z najbardziej niepokojących aspektów ludzkiego doświadczenia, który jest wytłumaczalny jedynie w świetle prawdy objawionej o grzechu pierworodnym. Współczesne nauczanie Kościoła, jakie wyraziło się w szczególności poprzez Sobór Watykański II, w pełni odzwierciedla prawdę objawioną, gdy mówi o świecie, który z miłości Stwórcy powołany do bytu i zachowywany, popadł w niewolę grzechu. W tej samej konstytucji pastoralnej czytamy: W ciągu całej historii ludzkiej toczy się ciężka walka przeciw mocą ciemności. Walka ta zaczęta ongiś u początku świata, trwać będzie do ostatniego dnia według słowa Pana. Wplątany w nią człowiek wciąż musi się trudzić, aby trwać w dobrym, i nie będzie mu dane bez wielkiej pracy oraz pomocy łaski Bożej osiągnąć jedności w samym sobie. Dzisiejsza katecheza rozwija w dalszym ciągu temat grzechu, który podjęliśmy niedawno w związku z prawdą o odkupieniu dokonanym przez Chrystusa. Odkupienie zakłada grzech, który zakorzenił się w dziejach człowieka od początku, i o tym początku mówiliśmy przed tygodniem. Dzisiaj, opierając się przede wszystkim na Piśmie Świętym, staramy się ukazać rozprzestrzenianie się grzechu w dziejach człowieka i to poczynając właśnie od samego początku. Wiemy, co znaczą imiona Kain i Abel. Wiemy, co Księga Rodzaju mówi o potopie w czasach Noego. Wiemy, co mówi o wieży Babel. To wszystko są przejmujące znaki tego rozprzestrzeniania się grzechu w dziejach człowieka, o których już Księga Rodzaju mówi bardzo szeroko, posuwając się aż do sformułowania antropomorficznego. Bóg żałował, że stworzył człowieka. Ta sama prawda jest potwierdzona w innych Księgach Pisma Świętego na różne sposoby. Na szczególne podkreślenie zasługuje tekst św. Pawła z listu do Rzymian, który ukazuje zepsucie ówczesnego świata, świata przede wszystkim rzymskiego, ale nie tylko rzymskiego, u początku ery chrześcijańskiej. A jeżeli od tych świadectw biblijnych z księgi Rodzaju, z listu do Rzymian przejdziemy do naszych czasów, znajdujemy nie mniej przejmującą analizę sytuacji grzechu w naszym współczesnym świecie. W tym dokumencie Soboru Watykańskiego II, który uchodzi za bardzo optymistyczny, zaczyna się zresztą od słów Gaudium et Spes. Tam również jest opis grzechu, sytuacji grzechu w świecie współczesnym. Tak więc świadectwo objawienia Pisma Świętego, tradycji, urzędu nauczycielskiego Kościoła, potwierdza to rozprzestrzenianie się grzechu w dziejach człowieka, potwierdza jego charakter dziedziczny. Albowiem widać jasno, że ten grzech się rozlewa niejako w dziejach człowieka, poczynając od pierwszego grzechu, który tak przejmująco ukazuje trzeci rozdział księgi rodzaju. Ten opis biblijny, który znajdujemy w tradycji, w nauczaniu kościoła, spotyka się z doświadczeniem ludzkim. Wprawdzie, jak już mówiliśmy, współczesność raczej stara się unikać wyrażenia grzech, nazywać inaczej to, co jest grzechem, ażeby nie nazwać po imieniu. A jednak ta nazwa jest najwłaściwsza, sięga najgłębiej i pokazuje całą prawdę. Prawda o grzechu ma swój charakter historyczny, ma swój charakter uniwersalny, jest dostrzegalna od zewnątrz. Ale żeby dostrzec grzech w najpełniejszym, w najwłaściwszym jego wymiarze, trzeba sięgać do wewnątrz człowieka. Każdy człowiek jest jakoś świadom tajemnicy grzechu, który jest w nim, poprzez swoje własne sumienie. Tutaj znowu święty Paweł jest świadkiem niesłychanie wymownym tej prawdy o grzeszności wewnętrznej człowieka. Niedobro, które chce, to czynię, ale zło, którego nie chce. To jest fragment długiego cytatu ze świętego Pawła. Bardzo zresztą podobnie pisze rzymski poeta Owidiusz: Video Meliora pro boque, Deteriora sequor. Widzę to, co lepsze, idę za tym, co gorsze. Ta prawda o grzechu, którą analizujemy w dzisiejszej katechezie, pozostaje w ścisłym związku z prawdą o odkupieniu dokonanym przez Jezusa Chrystusa i jest przygotowaniem do późniejszych kateches, które będą poświęcone Chrystusowi i jego posłannictwu mesjańskiemu, odkupieńczemu. Pozdrawiając serdecznie tak licznie dzisiaj obecnych pielgrzymów z Polski! równocześnie proszę o przekazanie mojego błogosławieństwa wszystkim rodakom Wojczyźnie. ojczyźnie Patnoście i Jeziceri tanki cię tu nowentuj. Odwienia przyń mu i adoruntas tuą i podince